Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Mamy kolejny odcinek Ja Pana Zjadam. Tym razem zrobię dla Was żelki. Już kiedyś były, ale to jest jak gdyby inne opakowanie, inne żelki, w ogóle inne smaki. Jeszcze zanim zacznę, to mam komunikat a propos Ja Pana Zjadam. I to jest komunikat pół na pół dobry i pół na pół zły. Bo tak jak już wiecie od dłuższego czasu, firmy nie wypuszczają tak często nowych zestawów, a ja w zasadzie zrobiłam już prawie wszystkie, które do tej pory wyszły. I teraz tak naprawdę jak sobie policzyłam, to wychodzi mi, że z tych zestawów, które już wyszły, Ja Pana Zjadam trwałoby jeszcze 2 miesiące. I oczywiście tak jak Wy, chciałabym, żeby Ja Pana Zjadam trwało jak najdłużej, a firmy wypuszczają nowe zestawy co jakiś czas. Więc to by wyglądało tak, że po prostu Ja Pana Zjadam by się skończyło za 2 miesiące, i potem załóżmy raz na pół roku by wychodziły 2 nowe odcinki, więc to jest strasznie mało. Dlatego zadecydowałam, że od pewnego momentu Ja Pana Zjadam będzie wychodziło raz na 2 tygodnie. A tą środę, w którą akurat nie będzie Ja Pana Zjadam, wykorzystam na więcej odcinków z niż ten dziennik, Aga testuje, na fanmaile. Bo szczerze Wam powiem, że mam bardzo dużo pomysłów, ale bardzo mało czasu, więc to też da mi możliwość tworzyć dla Was więcej filmów, więcej różnorodnych filmów. Mam też dla Was niespodziankę z testowaniem pewnego produktu, który już dawno, dawno temu zamówiliście i bardzo chcieliście, żebym próbowała, ale jeszcze nie udało mi się, bo po prostu nie miałam czasu tego zrobić. Tak czy siak filmy będą wychodzić 2 razy w tygodniu. Jedyne, co się zmieni, to to, że Ja Pana Zjadam będzie wychodzić rzadziej. Po prostu nie mam innego wyboru, bo inaczej zaraz się nam skończy Ja Pana Zjadam i potem w ogóle go nie będzie, więc moim zdaniem smutniejsze będzie, jak się skończy i nie będzie odcinków w ogóle, niż jak się będą pojawiać raz na 2 tygodnie. Ale koniec smutasów, bo przecież mamy do zrobienia kolejny zestaw. Jak widzicie, to jest zestaw z żelkami morskimi i firma Krasi oczywiście, czyli jest 0 konserwantów, 0 sztucznych barwników, 0 sztucznych aromatów. Tutaj widać, że mogą być 4 różne tła do naszych żelków. Z tyłu oczywiście jak zwykle jest instrukcja, tutaj są 4 kroki. Tutaj od dołu jeszcze są strasznie fajne rysunki morskich stworzeń. Ja się zauroczyłam tutaj tym rekinem wielorybim, jest po prostu genialny. Co jest w zestawie? Tudum! Niebieska saszetka. Czerwona saszetka, tło i wygląda to jak takie coś w stylu oceanarium. Saszetka srebrna z rybką, do tego mamy zakraplacz, widelczyk i tackę z wzorami. Ja jestem mega zachwycona, bo mam 8-miornicę w końcu, jest! A do tego jest rybka w stylu Nemo, tutaj, o tu, taka mała. Głowa rekina wyłaniająca się z wody, taka haps. I tu jest coś, co nie wiem czym jest, to może być jakiś morski kwiatek? Zobaczcie, bo to jest takie bardzo, bardzo dziwne. Macie pomysł, co to jest? Mi się szczerze mówiąc to nie kojarzy z żadnym morskim czymś. Pierwsze co zrobię, to odetnę rożek jednej z saszetek. Tutaj pokazali, że trzeba odciąć sam róg, żeby łatwiej było sypać. I teraz tak samo robię z niebieską saszetką, też odcinam sam rożek. I teraz zobaczmy, jakie mam smaki. Ten to na pewno truskawkowy. Tego się boję, ale mam nadzieję, że to jest winogrono. Ale niestety, moi drodzy, tak jak przewidywaliście, jest to soda. Czyli wiadomo, jakie będą proporcje. I teraz czas na naszą twórczą kreację. Bo używając tych proszków, tworzymy własne żelki. Możecie zrobić albo całego żelka niebieskiego, albo całego różowego, albo możecie zrobić pół niebieskiego, pół różowego, albo możecie wymieszać ze sobą te 2 kolory i stworzyć żelka fioletowego. Ja zacznę oczywiście od różowego proszku i zacznę od 8-miornicy. Z instrukcji wynika, że mamy wsypywać tutaj proszki i układać to w taki wzór, jak się nam podoba. Teraz na końcu macek dosypię trochę sody. I widelcem wyrównam warstwę, tak żeby było na prosto. Teraz ten dziwny kwiatek zrobię sodowy z małą ilością różowego. I tą rybkę postaram się zrobić fioletową, czyli spróbuję wsypać tyle samo proszku różowego i tyle samo niebieskiego i potem to wymieszać. Pierwsza porcja żelków jest gotowa i teraz trzeba wlać wodę do linii zaznaczonej w tym pudełeczku. Biorę srebrną saszetkę z rybką i wsypuję do tej wody. O dziwo, ta saszetka pachnie jak winogrono. Bardzo dobrze się zapowiada. Teraz wystarczy ten proszek wymieszać z wodą, jak zwykle. I kiedy proszek jest już rozmieszany, biorę pipetę i pobieram płyn. I teraz wystarczy ten płyn nalewać na proszek i tworzyć żelki. Musicie kontrolować, żeby ten żelek nie był ani za mokry, ani za suchy.
I najlepiej jest po prostu patrzeć od spodu na te żelki i zobaczyć, czy gdziekolwiek jest jeszcze biały proszek, czy już wszystko jest pokryte. Teraz, kiedy polałam płynem wszystkie żelki, to pozostawię je na 3 minuty i potem wyjmę. Minęły 3 minuty, wszystko pięknie pachnie owocami i teraz spróbuję za pomocą widelczyka wyjąć te żelki. Spróbuję je wyjąć tak delikatnie, żeby ich nie popsuć. Ale już widzę, że to nie będzie łatwe. Mam różowo-niebieskiego rekina i teraz go położę na talerz. W instrukcji napisali, że jeżeli gdzieś macie jeszcze jakieś białe ślady, gdzie żelek jest za suchy, to wystarczy znowu pobrać ten płyn i w tych miejscach dać po kropelce dosłownie, żeby się schował proszek. I teraz wyjmę resztę żelków. Nie jest to takie proste, bo one od góry są miękkie, a od dołu są bardziej twarde. Tutaj też dodam troszeczkę płynu. Mam wrażenie, że jednak ten widelczyk jest trochę za gruby na wyjmowanie tych żelków bez uszkodzenia ich. Wbiłam widelec w głowę ryby i teraz ta ryba jest trochę zniekształcona. I teraz na koniec została ośmiornica. Tak wygląda pierwsza seria żelków i teraz zrobię jeszcze drugą. Trzy minuty minęły, teraz wyjmę je na talerz. Łącznie udało mi się zrobić 9 żelków i żeby wykorzystać tą karteczkę, oczywiście nie musicie, jeżeli nie chcecie, to jest tylko opcja, to przekładacie sobie żelki na tą kartkę i macie teraz gotowe trójwymiarowe tło. Oczywiście może być tego więcej, można przełożyć sobie takie i takie. Po prostu rozpocznę naszą próbę testu. Na pewno mam jednego żelka, który jest cały różowy i jednego żelka, który jest cały niebieski. Zacznę od różowego, czyli to powinna być truskawka. Na zdrowie, kocie. To nie jest truskawka, to jest winogrono! Więc mamy po prostu przewagę na maksa, bo jeżeli jest to winogrono, to znaczy, że tu mam całkiem sporo tych pyszności. Co do konsystencji, to jest trochę bardziej proszkowa niż normalne żelki i tutaj możecie bardzo dużo dostosowywać do siebie, bo jeżeli wolicie twarde żelki, to wtedy wystarczy, że dodacie mniej płynu, a jeżeli wolicie takie miękkie, to wtedy wystarczy, że dacie go więcej. Smak winogronowy jest super, jak zawsze w zestawach Krasi jest dokładnie taki sam. Pycha! A teraz spróbujmy niebieskiego żelka. Okej, to jest ten typ sody, który lubię, to znaczy o ile w ogóle ja lubię sodę, to ta soda jest okej, dlatego że jak jest kwaśna, to jednak przeważa ta cytrynowość i nie ma gdzieś tam schowanego mydła i pasty do zębów, więc jest super. To jest taka jakby dziwna oranżada, ale właśnie ze smakiem cytrynowym w sobie. Jedząc żelka na pewno czujecie, że jest gumowy, ale gdzie niegdzie przegryzacie i czujecie taką proszkową konsystencję gdzieś. Teraz spróbuję fioletowej rybki, czyli połączenie już w trakcie robienia dwóch smaków. Fajna. Prawie w ogóle nie czuję sody, było dużo winogrona i naprawdę bardzo dobrze to smakuje. Więc jeżeli chodzi o zestawy Krasi i o sodę z zestawów Krasi, to jest to dobra soda. Można podzielić sody na te straszne, których po prostu w ogóle nie ruszę i na te całkiem niezłe sody. Lubię żelki, bo ja zawsze bardzo macham talerzykiem i akurat te żelki się trzymają, mogę je trzymać w pionie i one nigdzie nie uciekną, a zawsze wiecie, jak mam cukierki albo inne rzeczy, to wystarczy, że trochę wam przychylę, żeby pokazać, a one wszystkie lecą na ziemię, zresztą już jest parę filmów z takimi wpadkami. Może zjem rekina, który ma sodę oddzielnie i winogrono oddzielnie, ale jest jak gdyby połączeniem tego. Naprawdę dobre.
Wydaje mi się, że te właśnie łączone na zasadzie, gdzie widać różowy i gdzie widać niebieski, są lepsze niż ten fioletowy. Najpierw poczułam sodę, a potem poczułam winogrono, więc genialnie. I jeżeli właśnie lubicie takie bardziej gumowate i mniej proszkowe żelki, to róbcie je cieńsze, bo właśnie ten rekin był cieńszy i rzeczywiście ta tekstura była w miarę jednolita, że nie było mocno czuć proszku, a te grubsze na pewno będą mocniej proszkowe, bo po prostu płyn się nie przedostaje tak głęboko do środka. Ten zestaw jest dla mnie jak najbardziej na plus, zresztą zestawy Krasi w ogóle ja najbardziej lubię. Dajcie znać w komentarzu, który z tych żelków wyglądał dla Was najbardziej apetycznie i który byście pożarli z mojego talerzyka. I nie przejmujcie się, że teraz ja Pana zjadam będzie rzadziej, ale przynajmniej będzie z nami dłużej i nie będzie takiego czegoś, że już po prostu go nie ma. Na pewno wszystkie zmiany będę ogłaszać na Facebooku, więc to jest kolejny powód, żeby kliknąć lajka na moim fanpage'u, żebyście wiedzieli, co się dzieje i kiedy się dzieje. Ściskam Was, moje różowe gąski, bardzo serdecznie i widzimy się jak zwykle w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa! Jeżeli zostałeś do końca i nie wyłączasz, tak jak większość osób, jak tylko usłyszał, mam nadzieję, że zestaw się Wam podobał, to chcę Ci w tym momencie bardzo podziękować, bo właśnie dokładnie ten moment, ten specyficzny moment jest dla Ciebie. Szczerze od mojego serca bardzo Ci dziękuję, że oglądasz moje filmy do końca, bo czasami jest tam coś ciekawego, a czasami jest tylko zwykłe papa. Ale z całego serca dziękuję.